Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jakie wyzwania, między innymi, czekają na nas już w czwartym tygodniu szóstego sezonu, jak łatwo i szybko je wykonać oraz gdzie znaleźć sekretną ikonę sztandaru za wykonanie wszystkich wyzwań. Zanim wystartujemy, jak zawsze ostrzegam was, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo w takim przypadku wyzwanie wam się nie zaliczy, dlatego musicie albo wygrać gierkę, albo zostać wyeliminowanym. W tym tygodniu za wykonanie wszystkich wyzwań zamiast sekretnej gwiazdki do zebrania będzie ikona sztandaru. Ale to za moment. Pamiętajcie też, że nagrywam to zanim wyzwania pojawiły się jeszcze w grze, dlatego mogą się one nieco różnić od tych, które pojawiły się dzisiaj o 15. I niestety, nie jestem pewien co do wyzwań, które będą w tym tygodniu. Dlatego mówię tylko te, które na 99% pojawiły się w zestawie wyzwań czwartego tygodnia. Okej, a zacznijmy od wyzwania, polegające na zdobyciu 3 punktów na 5 różnych strzelnicach. Po ostatniej aktualizacji w paru miejscach na mapie pojawiły się strzelnice, które aktywuje się wchodząc na studzienkę, a punkty zdobywa się tak samo jak w przypadku glinianych rzutek, trafiając w cele. Pamiętajcie, że zanim weźmiecie się za wykonanie tego wyzwania, wyekwipujcie jakąś broń, bo inaczej nie będziecie mieli opcji go wykonać. Pierwsza taka strzelnica znajduje się obok karkołomnego kina i jest wyjątkowo prosta. Druga znajduje się niedaleko w płaczącej puszczy. Możecie na niej łatwo polecieć z pierwszej strzelnicy, używając wyrwy przy znaku NOMS. W tej miejscówce cele są trochę lepiej ukryte, a więc miejcie ostry wzrok. Trzecia strzelnica, już trochę dalej, znajduje się na górze przy zgubnych ziemiach. To jest chyba najprostsza strzelnica ze wszystkich. Pamiętajcie, że musicie trafić przynajmniej 3 cele na 5 takich strzelnicach. Czwarta lokacja strzelnicy jest na pustynnej górce przy runie przy sklepowej sedybie. Tutaj zasada ta sama. Wejdźcie na studzienkę i rozpocznijcie strzelaninę. Tylko w cele. Piąta, już ostatnia lokacja, której potrzebujecie do wykonania tego wyzwania, znajduje się obok przerzuconej ciężarówki przy wypasionej wyrwie. Następne wyzwanie rozkazuje nam zadzwonić dzwonkiem do domu z przeciwnikiem w środku. To na początku może wydawać się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, ale jest bardzo łatwy sposób do wykonania tego wyzwania. Dla tych, co nie wiedzą, to do większości domków na mapie zostały dodane dzwonki przy głównym wejściu, którymi to możemy dzwonić, ale nie przesadzajcie, bo inaczej wam się zepsują. Osobiście polecam słonek strzechy, gdzie każdy domek ma swój dzwonek. Tutaj polećcie za jednym z przeciwników, poczekajcie, zniszczy dach lub wejdzie do domku i najzwyczajniej zadzwońcie do drzwi. Nic trudnego, ale trzeba to zrobić w sumie 3 razy. Nie wiem, czy można zaliczyć do wyzwania na jednym domku, ale zawsze możecie szybko pójść przed domek naprzeciwko i jeśli ktoś tam jest, zadzwońcie. Mogą pojawić się jeszcze wyzwania takie jak zatrąć w różnych miejscach, co byłoby podzielone na 4 etapy, wyląduj na oddzielne lokacje, co także byłoby podzielone na etapy, ale 5, otwórz skrzynki z amunicją w różnych nazwanych miejscach 7 razy, użyj fortecy kieszonkowej oraz może pojawić się wyzwanie zlecające nam wyeliminowanie 3 przeciwników w skażonych terenach. Mowa tu o runach na mapie, które wokół siebie skaziły teren, zamieniając wszystko w popiół. Niestety, co do tych wyzwań nie mam pewności, ale na pewno powinno pojawić się wyzwanie ze strzelnicami oraz dzwonkami do domków. Co do wyzwania z runami, postarajcie się je wykonać pierwszego dnia lub w ten weekend, bo potem, jak już prawie każdy wykona to wyzwanie, prawie nikt nie będzie tam latał. Po wykonaniu tych wszystkich misji otrzymacie takie oto ekran ładowania i w tym tygodniu do zebrania jest sekretna ikona sztandaru. Uwaga! Za zebranie jej nie dostaje się poziomu karnetu bojowego, a jedynie ikonę sztandaru, którą możecie wyekwipować w menu głównym. Tym razem jej lokację ujawni nam rysunek sztandaru nad lamą, co prawdopodobnie kieruje nas na dokładnie to miejsce. Plecy dużej metalowej lamy obok rozdrożu do pieci. Sztandar może pojawić się dokładnie tutaj, albo niżej lub na jej głowie. Niestety ten rysunek nie wyznacza nam dokładnie lokalizacji. I to tyle, ile musicie wiedzieć, aby być gotowym na czwarty tydzień wyzwań szóstego sezonu. Dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym!